witamy bardzo serdecznie wszystkie dzieci. Wiadomo, tak jakby pani powiedziała. Dzisiaj jest wasze święto. Także cóż, pogoda troszeczkę nie dopisała, ale na pewno słoneczko dzisiaj wyjdzie. My przyszliśmy do was dzisiaj z okazji waszego święta. Macie dzień dziecka. No i w dzień dziecka każde dziecko powinno jakiś prezencik dostać, prawda? Nazywam się Maryna, mieszkam i pracuję w Gliwicach od 6 lat. Z tego czasu pan Holz, piłkarz, który właśnie trenował w drużynie Piąsta, nie dostał do przeszkoda. Stąd już państwo, pana przedstawiciele, reprezentanci grupy, która była u nas w przeszkodzie, pokazywali, przede wszystkim zachęcali dzieci do gry w piłkę, o takie sportowe, zdrowe, rozwijane życie, a nie w posiadaniu się komputerze, bo jednak gra w piłkę, tak, gra w piłkę jest bardzo ważna, istotna dla rozwoju dzieci. I stąd pomyślałam sobie, że miło by było, jakby właśnie dla dzień dziecka przyszły też rekomendacje takie osoby. Tak, bo były zainteresowane, miały ciekawe pytania odnośnie drużyny Piasta. Fakt, że to są małe dzieci, jeszcze nie wszystko wiedzą, ale że są zainteresowani, to było widać. Dobrze, a powiedzcie... Ja mieszkałem wtedy w Sośnicy i pamiętam, że to moje przedszkole w Sośnicy na ulicy Wiślanej. Kapitanem w przedszkole, pamiętam, był pierwszy dzień w przedszkolu. No i dni, kiedy płakałem. Tego jakoś nie potrafię zapomnieć i nie potrafię zapomnieć tych wszystkich dni, no tych pięknych chwil, jakieś często człowiek przypomina jakieś występy, nie występy, jak się brało udział, a to z racji tego, że sam teraz jestem ojcem i moją córkę ma przedszkolu i też już byłem na kilku występach. Cieszę się, że zastąpię w sensie zaproszenie tutaj do przedszkola. Fantastyczne dzieci, chociaż przyznam się, że zapanować nad tą grupą jest niezwykle ciężko, bo każdy ma jakieś pytanie, każdy się wyrywa do odpowiedzi, czy do jakiejś rozmowy, ale sympatyczne, samo to jak dzieci na koniec spotkania nie chciały od nas odejść, znaczy o tym, że potrzebne jest coś takiego, jakieś budowanie, może nie mówię już o budowaniu jakichś więzi, ale o tym, żeby rozmawiać z dziećmi o uprawianiu sportu, o uprawianiu nie tylko piłki nożnej, ale każdego rodzaju aktywności fizycznej. Jako młody otrzymywałeś też prezenty na dzień dziecka? Tak, ale pamiętamy jak to było czasy. Nie było wtedy łatwo, nie było dużo rzeczy, tak, ale przyznajcie, że tak. Chociaż najczęściej były to jakieś różnego rodzaju słodycze, to zawsze czekało na ten dzień z utęsknieniem, bo wtedy no, to znaczyło, że coś się zawsze tam dostanie. Tak, przyznajemy się, przyniesiemy różne gadżety. Każdy z chłopców dostał bransoletkę, każdy odpowiadał na, czy może nie każdy, ale zadawaliśmy różne konkursowe pytania, nagrodami były różne czy bransoletki, czy środki na rękę. Bo ja lubię w pierwszej grać, w piłkę idę na mecze. No to dobrze. A wy też lubicie, czy nie? Tak. A cieszycie się, panie, no to czekali się? Tak. A to, czy przyjdziecie na nowy stadion, na mecze Piasta? Tak. Weźmiecie rodziców też? Ja do babcie i mamy i tata. No to dobrze, to trzymamy za słowo, tak? Jolanta Winkler, dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 10 w Gliwicach, a jednocześnie przewodnicząca Rady Osiedlowej Wójtowa Wieś, bo to ma też właśnie swoje znaczenie, że co roku od wielu lat organizujemy Dzień Sportu. Sam Dzień Sportu był pomysłem naszych WF-istów. A ja, jak założyliśmy Radę Osiedlową w naszej dzielnicy, wpadliśmy na pomysł, żeby to poszerzyć także o współpracę z klubem Piast,
Zresztą od czasu do czasu się kontaktujemy w różnych sprawach, na przykład spotkania z piłkarzami. Co roku biorą udział od 3 lat w organizacji naszego Dnia Sportu, uświetniając, dając gadżety, które dzieci tak uwielbiają, gadżety Piasta. Biorąc udział w przygotowaniu rozgrywek, trenerzy Piasta pomagają przeprowadzać nam konkurencje, które tutaj mamy, przeróżne, no ale głównie oczywiście piłkę nożną. I potem wielka to duma i zaszczyt dla nas i dla dzieci, jak wręczają nagrody działacze Piasta, trenerzy Piasta, a może i piłkarze, bo dzisiaj cieszymy się, że nasz gość będzie wręczał nagrody, bo tak uprosiliśmy. Pani prezes, stała coroczna. Stała coroczna z okazji Dnia Dziecka. Tak obchodzimy właśnie Dzień Dziecka, organizując Dzień Sportu we współpracy. Szkoła, Klub Piast i Rada Osiedlowa Dzielnicy. Paweł Gabla rozdał dzisiaj mnóstwo prezentów. Może pamiętasz, czy ty dostawałeś też jakbyś mniejszy, mały takie prezenty? Oczywiście, że dostawałem, ale w obecnych czasach te imprezy wyglądają zdecydowanie lepiej. Ja się mogę tylko cieszyć, że mogłem w tym święcie uczestniczyć, bo wszystko, co się robi dla dzieci, ma sens. Rozegraliście dzisiaj mecz. Jak się grało z młodymi adeptami? Fantastycznie, z dziećmi. Wszystko, co się robi z dziećmi, jest super. Mecz na pewno udany. Tak jak powiedziałem, chwilę radości sprawiliśmy dzieciakom, więc impreza i cały mecz udana. Może gdzieś zauważysz, jakiś talent urodzi się tutaj na tych boiskach? Talentów jest dużo, tylko oni muszą najpierw mieć warunki ku temu, żeby te talenty rozwijać poprzez właśnie boiska szkolne, orliki. W późniejszym czasie oczywiście klub musi pomagać. Naprawdę jest mi bardzo miło i przyjemnie, że mogę tutaj być dzisiaj z Wami. Zaproszenie i że mogę być z Wami. Dzięki. Proszę tutaj do mnie.